Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Radosław Majda. Mam przyjemność dzisiaj poprowadzić to spotkanie, na którym będą Państwo zobaczyć udokumentowanie chyba największego marzenia ludzkości dotyczącego podboju kosmosu. Ludzie od zawsze patrzyli w gwiazdy i chyba podbój kosmosu jest taką dziedziną, która najładniej i najpełniej łączy marzenia z nauką. Marzenia człowieka do bycia wielkim i chcemy Wam pokazać całą historię tej ogromnej przygody. Witam Państwa z ogromną radością na jednej z największych na świecie wystaw kosmonautyki, Cosmos Discovery Space Exhibition. I przede wszystkim chcielibyśmy najserdeczniej powitać gości specjalnych dzisiejszej wystawy. Pana generała Mirosława Hermaszewskiego. Wielkie brawa, to dla nas wielka radość i zaszczyt. Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej Polsa, pana profesora Grzegorza Wrochnę. Witamy bardzo serdecznie. I panią dyrektor Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, panią profesor Iwonę Stanisławską. Dużo radę. Cosmos Discovery Space Exhibition to wyjątkowa wystawa, którą obejrzały już tysiące zwiedzających na całym świecie. Przedstawia rozwój kosmonautyki od pierwszych startów i eksperymentów rakietowych po obecne i, co ważne, przyszłe misje. Wystawa powstała we współpracy z amerykańską agencją NASA, z Cosmosphere Museum, a jej polską edycję wsparli merytorycznie właśnie Polska Agencja Kosmiczna Polsa oraz Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Musimy się podzielić mikrofonem, mimo tego, że mamy tutaj...